Dzień dobry, w moim studiu Violetta Kulpa, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Płocku, płocka radna i kandydatka do Rady Miasta Płocka. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani Violetto, jest pani radną od 2002 roku. To już prawie tak jak dinozaur. Co dla pani oznacza bycie radną? To jest duże słowo, tak? Dla mnie osobiście, patrząc z perspektywy tych 22 lat, to rzeczywiście jest, nie jest puste słowo przede wszystkim. To nie są tylko obietnice na wszechobecnych teraz billboardach, banerach i jakichkolwiek formach promocji, którą stosują obecni kandydaci do Rady Miasta Płocka. To jest duże wyzwanie, to jest duża odpowiedzialność, a przede wszystkim odwaga. Odwaga w postaci tego, że trzeba niejednokrotnie stanąć w obliczu problemu tego człowieka, który się z taką inicjatywą, z prośbą zgłasza i mieć odwagę stanąć niejednokrotnie przeciwko prezydentom, bo siłą rzeczy często te przepisy prawa czy też zarządzenia wychodzą właśnie z Urzędu Miasta Płocka, a ten człowiek zostaje sam w obliczu tych zmian, które go dotykają i szuka oczywiście poparcia wśród radnego. No najczęściej to są prośby czy telefoniczne, czy mailowe, czy za pośrednictwem również Messengera. Proszą mnie mieszkańcy o interwencję. I to rzeczywiście jest swego rodzaju odpowiedzialność, która na mnie później spływa, żeby pomóc temu człowiekowi. Wiem oczywiście, że nie zawsze się udaje to w 100% z sukcesem zrealizować, ale często te podejmowane próby też oczywiście kosztują dużo siły, zdrowia i przede wszystkim determinacji w tym, żeby pomóc mieszkańcowi. Oczywiście czasami są problemy związane z oddziaływaniem i wtedy musimy prosić media o wsparcie i niejednokrotnie kończy się taka interwencja również na łamach czy prasy, czy radia, czy portalów internetowych, to dzięki państwa wsparciu również nadajemy wymiaru siły temu problemowi, po to, żeby również uzyskać odpowiedni efekt. Ale no, tak niestety to bywa i cieszę się z tej strony, że mogę liczyć oczywiście na wsparcie lokalnych mediów, bo to też jest bardzo istotne, bo to też świadczy o państwa empatii, o tym, że jesteście zainteresowani tymi sprawami lokalnymi miasta Płocka i wsparciem przede wszystkim tych osób, które no zawsze pojedynczy mieszkaniec z pozycji zarządzających tym miastem czy jakąkolwiek strukturą organizacyjną no jest mały i chce oczywiście wsparcia po to, żeby gdzieś ten problem jego wyrósł ponad jego lokalne zamieszkiwanie. I dlatego staram się od 2002 roku realizować tę misję i nie bez kozery nie epatuję tutaj jakąkolwiek terminologią, bo dla mnie to rzeczywiście jest misja. I ja się w tym spełniam, lubię to z pełną odpowiedzialnością to wyrażam publicznie. Ciesząc się oczywiście, że miałam i mam taką okazję uczestniczyć w życiu wielu, wielu osób, które o mnie prosiły o jakiekolwiek wsparcie. Faktycznie jest to misja, bo ten problem, z którym zgłasza się mieszkaniec, czy to do radnego, czy do mediów właśnie, z perspektywy władz jest malutki, ale dla tego mieszkańca jest to cały świat. Dokładnie. Jest to przeogromny problem. No my też z przyjemnością podejmujemy współpracę z radnymi, bo wiemy, że dzięki temu w jakiś sposób też pomagamy mieszkańcom, a taka jest przecież też misja prasy między innymi. Ale na pewno od tego 2002 roku spotkała się pani z wieloma problemami mieszkańców. Które z tych spraw tak najmocniej utkwiły pani w pamięci? Panie redaktorze, szanowni państwo, najbardziej zawsze
utkwią człowiekowi tematy, dzięki którym posiadł jak największą wiedzę w takim wycinku dziedziny, którą się wcześniej po prostu nie zajmował. Powiem szczerze, że musiałam zgłębić, znaczy musiałam, no chciałam, uczestniczyłam w tych spotkaniach, byli zapraszani eksperci, rozmawialiśmy w szeregu różnych osób, które były tym tematem zainteresowane. Mówię oczywiście o wieży telefonii cyfrowej firmy P4 przy ulicy Spółdzielczej, przepraszam, Róg Południowej i Wyszogrodzkiej. I powiem szczerze, że naprawdę zgłębiłam szereg różnych artykułów, opinii ekspertów właśnie w tej dziedzinie, jak oddziałują tego typu fale na życie i zdrowie mieszkańców, w jakich promieniach, w jaki sposób to się kształtuje, na jakich wysokościach, w jakich zabudowach. To było niesamowite. No i oczywiście poznałam dzięki temu mnóstwo też ciekawych osób, które podobna tematyka również fascynują, ale fascynuje w tym zakresie, że pomagają po prostu innym osobom i one to robiły społecznie, zaznaczam. I dzięki temu też poznałam szereg naprawdę ciekawych osób z terenu osiedla Wyszogrodzka, bo tam mieliśmy te spotkanie, tam było zainteresowanie tym problemem i to oczywiście było ważne dla mnie. I jeszcze chcę podkreślić, że istotnym z punktu widzenia pamięci danego problemu, tematu podejmowanego jest nie tylko w moim przekonaniu zgłębianie tej wiedzy, bo to też jest ważne, bo ja nie jestem alfą i omegą w każdej dziedzinie i wiadomo, że musimy przygotować się do danego tematu. Jeśli są osoby, które nam w tym pomagają, to jest ok, ale często jest tak, że musimy gdzieś poszukiwać tej wiedzy, czy w przestrzeni publicznej, czy mówię o artykułach prasowych, o jakichś opracowaniach naukowych, czy też po prostu w sieci, najzwyczajniej w świecie, wyszukując jakieś informacje. Tylko cieszę, że dziennikarze mają bardzo podobne. Dokładnie. Tylko, że w sieci no, nie zawsze spotykamy się z takimi artykułami, które są rzetelne, tak, prawdziwe, na które możemy się powoływać, tak, no bo też bierzemy za to odpowiedzialność. Nie tylko przed osobami, które podejmują odpowiednie decyzje i musimy przedstawiać im kontrargumenty, ale no, przede wszystkim chcę być wiarygodna dla tych ludzi, którzy we mnie wierzą, za mną stoją i szukają tego oparcia. W związku z tym no, nie chcę ich zawieść wtedy, więc ta rzetelność informacji jest bardzo ważna, poparta jakimiś artykułami, opiniami ekspertów. Ale przy tej okazji również takie pamiętliwe tematy to są takie, gdzie rzeczywiście zaangażowało się media, nawet media ogólnopolskie, kiedy przyjeżdżały tutaj stacje telewizyjne ogólnopolskie i kręciliśmy materiały, oczywiście to też wynikało z tego, że mieszkańcy czuli się w jakiś sposób już zdominowani, już nie mieli do kogo uderzyć, szukać jakiejkolwiek pomocy i to była taka przysłowiowa ich, mówiąc kolokwialnie, deska, ostatnia deska ratunku, gdzie poszukiwaliśmy właśnie kontaktu z mediami ogólnopolskimi, z jakimiś programami interwencyjnymi po to, żeby nagłośnić ten temat jeszcze bardziej i spowodować, że wreszcie się ktoś tym naprawdę rzetelnie zainteresuje. To był też ten temat właśnie wieży telefonii komórkowej, ale to była chociażby też ulica Boryszewska, też chodzi oczywiście o remont tej ulicy. No tak paradoksalnie chodzi po prostu o pewne kuriozalne sytuacje, które miały miejsce w przestrzeni miasta Płocka, dotyczyły chociażby inwestycji. To pamiętam dwie takie inwestycje, właśnie ulica Boryszewska i ulica Harcerska na osiedlu Imielnica, kiedy to poziom rzędne drogi ulicy wytyczonej na planach, na mapach były dużo wyżej niż chociażby działki na ulicy Boryszewskiej, czy poziom cmentarza przy ulicy Harcerskiej. No to takie kuriozalne sytuacje też zapamiętuje się i pozostają gdzieś w pamięci, no bo to pokazuje, że decydenci, to jest najgorsza chyba sytuacja, która ma miejsce. Jeśli projektuje się cokolwiek, chodnik, drogę, nie wiem, budynek, a robi się to zza biurka. Nie pojedzie się w teren, nie zobaczy, jak wygląda rzeczywistość. I to najbardziej chyba mnie drażni w tym wszystkim, bo ja jestem takim człowiekiem, że jeśli ktoś do mnie dzwoni, ja oczywiście przyjmuję tą interwencję przez telefon, no bo to też jest istotne, że ktoś ze mną rozmawiał, ale najczęściej ja umawiam się z tym mieszkańcem tam na miejscu, gdzie ta przestrzeń, ten teren dotyka ten problem i wolę zobaczyć to w przestrzeni, gdzie
jest realnie, a nie tylko zebrać informacje przez telefon albo w drodze mailowej. Tak sobie wyobrażamy, że praca radnego to jest przyjście raz w miesiącu na sesję Rady Miasta, wzięcie udziału w jakiejś tam komisji i już. A jak to jest naprawdę? Powiem tak. Być może dla wielu radnych na tym to polega. Natomiast dla mnie nie. I powiem, może to nie będzie miłe dla wielu osób, ale no, przyszliśmy tutaj do studia po to, żeby rozmawiać o rzeczach i ładnych, i lekkich, i przyjemnych, ale i takich, które napawają często goryczą na przestrzeni chociażby mojego doświadczenia związanego z pracą radnego czy pełnieniem tego mandatu radnej. Nie, bo teraz taka modna formułka jest, nie jestem radną, tylko radczynią. Wiemy, chyba. Ministrą. Pozostańmy przy formie. Nie, pełnienie mandatu radnej dla mnie jest oczywiście bardzo istotne z punktu widzenia wypełniania tego obowiązku spoczywającej na mnie odpowiedzialności, ale mam tą przyjemność, tak jak powiedziałam, no, pani sama zaznaczyła na samym początku od 2002 roku, więc to jest 22 lata pracy na rzecz tego miasta i jego mieszkańców, to mogę to troszeczkę dziegciu do tego dodać, że oceniając tą przestrzeń czasową, mogę stwierdzić, że im kolejna kadencja w las, czyli im bliżej jesteśmy 2024 roku, tym ta jakość pracy radnych, w mojej ocenie, zaznaczam, jest coraz gorsza. Nie spotykamy się często po to, żeby omówić merytorykę, zasadność problemu, występujące obawy mieszkańców, nie wiem, wysłuchać opinii mieszkańców. Często się spotykam z tym, że głosowania są na sesji oczywiście o dopuszczenie do głosu mieszkańca i one są oczywiście większościowo głosowane, że nie dopuszcza się mieszkańca do głosu. Ja powiem szczerze, że rzadko spotykam się z takimi sytuacjami wcześniej w przestrzeni czasowej, jeśli chodzi o wypełnianie mandatu radnego, że radni nie dopuszczali kogoś z mieszkańców do zabrania głosu. To jest jedna kwestia. Druga, chodzi mi o taką miałkość omawiania tych tematów, że nie ma zadawania pytań, nie ma wgryzania się w tematy, nie ma analizowania problemu, nie ma, nie wiem, porównywania pewnych wartości czy też skali występowania problemów w danej tematyce, tylko mam wrażenie, że idziemy szybciej, szybciej, żeby dobrnąć do tego głosowania, tak jak jest sesja, drugi etap, głosujemy i idziemy do domu. Ja odbieram często to na takiej zasadzie, że znów o coś pytam, co niektórzy radni nie są być może do końca zadowoleni. Bo przeszkadza pani. Tak, że za długo będzie trwała sesja, komisja, po co ma tak długo trwać, lepiej przeczytać tylko tytuł uchwały, przegłosować i kończymy temat. No nie, no ja sobie zupełnie inaczej wyobrażam pracę radnego i powiem szczerze, że to mi przeszkadza obecnie w tej jakości pracy, która jest obecnie wykonywana przez radnych. Ale też uściślimy, jeżeli chodzi przynajmniej o panią, praca radnej nie kończy się na sesji Rady Miasta Płocka. Nie, zdecydowanie. Sesja czy komisja to jest, oczywiście to jest ważne, tak? No bo tam omawiamy te tematy, staramy, jeśli omawiamy je, rzeczywiście, jeśli wnikliwie chcemy je przeanalizować. Natomiast najczęściej jest to tak, że kończy się na zadawaniu przeze mnie pytań bądź jeszcze jednego radnego i tak naprawdę brniemy do końca, żeby już zakończyć ten temat. Natomiast dla mnie taka prawdziwa, atrakcyjna praca radnego, taka, która przynosi, że tak powiem, satysfakcję dla mnie i mam nadzieję dla tych mieszkańców, którzy mają okazję ze mną współpracować, to jest ten kontakt międzyludzki. To jest to bycie z ludźmi, dla ludzi. Teraz widzę te hasła na banerach, z ludźmi, dla ludzi, ale to nie może być tylko hasło. To ma być realne wsparcie, to ma być realna praca właśnie u podstaw, właśnie wśród osób, mieszkańców, którzy takiego wsparcia potrzebują. Jak ocenia pani tę mijającą kampanię wyborczą? Chyba moje milczenie mówi dużo. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wybory samorządowe, spotkałam się
z kampanią, która jest tylko wizerunkowa. Czyli tylko wywieszamy i wywieszamy w moim przekonaniu nad wyraz dużo banerów, dużo billboardów, myśląc cały czas i komunikując Polakom o ekologii, cały czas idziemy w ten plastik, tak, ciągle wieszamy te banery. Zapewne rozdajemy ulotki, no bo wielu kandydatów produkuje te ulotki, wydaje je. Część być może kandydatów bezpośrednio kontaktuje się, rozmawia z płocczanami, natomiast widzę niestety ten przesyt tej kampanii wizerunkowej tylko na billboardach, na banerach. Czyli de facto ta kampania trochę inaczej zmieniła swoją, przeżyła pewną przemianę w stosunku do tego, co się działo na przestrzeni tych lat. Na pewno też bardziej przeniosła się do sieci, do internetu, ale szczerze mówiąc, dla mnie skala jest zachwiana, jeśli chodzi o przeniesienie się do sieci, bo jeśli rozmawiamy o tym, że tak technika się jakby unowocześniła, że przenosimy ten ciężar komunikowania się z mieszkańcami właśnie do sieci, chociaż też nie możemy zapominać o tych wyborcach, którzy takiego dostępu często nie mają. Ale jeśli chodzi o tą skalę w postaci wywieszanych banerów w tej chwili, to niestety śmiem twierdzić, że nie do końca wszyscy zrozumieli tą rzeczywiście ten ciężar kampanii, który powinien na przestrzeni tych lat teraz bieżących przenosić się właśnie do przestrzeni internetowej, wirtualnej. I oczywiście tam, gdzie szczególnie osoby dojrzałe nie mają możliwości dostępu do przestrzeni internetowej, no to powinniśmy oczywiście docierać do nich z jakąś formą ulotki czy też gazety. Natomiast ten nadmiar tych wizerunkowej kampanii ulicznej trochę mnie przeraża i powiem szczerze, że nawet w wyborach parlamentarnych chyba tyle nie doświadczyliśmy tych banerów i billboardów, co obecnie. W związku z tym, no chyba jest to tak trochę, powiem tak, może mocne słowo, miałkie i bez wyrazu. Mhm. Srogie podsumowanie powiem, ale z moich obserwacji wynika niestety podobnie. Trochę za mało merytoryki mamy w tej kampanii, trochę za dużo wizerunku i to w przestrzeni publicznej pod każdym kątem, nie tylko billboardy, banery, ale autobusy oklejone, jeżdżące wszędzie z twarzami. Myśli pani, że to wystarczy, żeby wybrać danego kandydata? Ja myślę, że niektórzy chyba nie do końca rozumieją techniki marketingu wizualnego, że jest takie pojęcie jak przegrzanie kampanii, przegrzanie swojej reklamy i to może też mieć odwrotny skutek przynieść dla tego kandydata. Myślę, że płocczanie, tak samo jak mieszkańcy całej Polski, nie są chyba już tacy łasi na tego typu reklamy i oczekują czegoś więcej i należy też traktować ich bardziej poważnie i odpowiedzialnie, bo jeśli tylko kandydat ogranicza się do tej kampanii wizerunkowej w postaci banerów i myśli, że nabrał sobie mieszkańców i na niego zagłosują, no to jest właśnie traktowanie tej jego przyszłej pracy radnego, jak będzie wypełniał swoje obowiązki, czyli że tylko będzie chciał spoglądać z oka kamery i w ten sposób komunikować się z mieszkańcami. No to nie tak, to nie tędy droga i tak nie powinniśmy to robić. Wybory samorządowe, tak samo jak wybory do rad osiedli, to są najniższe szczeble, jeśli chodzi o samorządność. I my powinniśmy być rzeczywiście nie tylko na billboardzie czy banerze blisko ludzi, ale w rzeczywistości powinniśmy być jak najbliżej tych mieszkańców. A o tym chyba kandydaci troszkę zapomnieli. W naszym studiu ma pani możliwość porozmawiania niemalże bezpośrednio z mieszkańcami Płocka. Z tego się cieszę. Dziękuję za możliwość. Co chce pani im przekazać na zakończenie kampanii wyborczej? Jest kamerka, bardzo proszę. Szanowni mieszkańcy, 7 kwietnia dokonacie kolejnego wyboru swoich przedstawicieli w Radzie Miasta Płocka.
Głosujcie na takie osoby, co do których jesteście pewni rzetelności, wiarygodności, a przede wszystkim tego, że będą mieli odwagę stanąć w obronie waszych problemów, waszych spraw. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. W moim studiu gościła Violetta Kulpa. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość.